Cześć, witam wszystkich w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić oto takie wspaniałe zrazy wołowe. Zapraszam do pozostania do końca tego filmu, pokażę w nim krok po kroku, co jak robimy. Zapraszam też do śledzenia mojego kanału, do subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robisz. I możemy zaczynać przyrządzać wspaniałe zrazy wołowe. Zaczynamy od rozbicia kawałka mięsa. Mięso grubości 1,5 cm. Wkładamy do worka i rozbijamy. Musimy to rozbić dość cienko. Mięso rozbite. Najważniejsze, żeby tutaj te końcówki były dobrze rozbite, bo ułatwi nam to po prostu zawijanie. I rozbijemy tak wszystkie kawałki mięsa. Mięso mamy wszystkie wyklepane. Takie cieniutkie kawałki. Teraz papryka. Paprykę kroimy w plasterki. Ja już tutaj na pół przekroiłem. Plasterki mniej więcej takiej wielkości. I takie plasterki będziemy kłaść do środka. Teraz cebula. Cebulę kroimy na pół. I tą połówkę musimy podzielić na 4 bądź 5 części. To też w zależności od wielkości cebuli. U mnie to akurat wyjdzie chyba 5. Na takie większe pióra. 3, 5. Takie coś, tak to ma wyglądać. Papryka i cebula pokrojona. Teraz musimy jeszcze dokroić ogórka. Ogórek takiej wielkości mniej więcej na pół i każdą część połówkę na 3 kawałki. I ogórków też będziemy potrzebować tyle, ile mamy kawałków mięsa. I teraz już mamy wszystko przygotowane. Teraz możemy przejść do przyprawiania mięsa. Bierzemy kawałek mięsa. Rozkładamy go. Zaczynamy od posmarowania musztardą. Musztardę możemy dać ostrą, możemy dać łagodną. U mnie około tutaj 2 łyżeczki weszły niecałe. Następnie solimy. 2 szczypty soli, szczypta majeranku. Majeranku nie możemy dać za dużo, żeby nam to po prostu się nie zrobiło za gorzkie. Teraz dajemy trochę pieprzu. I paprykę słodką. Mięso mamy przyprawione. Teraz będziemy nakładać paprykę, ogórka, cebulę i damy tu jeszcze suszonego grzybka. Kładziemy kawałek ogórka. W środek dajemy cebulę, kawałek papryki i na górę wkładamy 2-3 kawałki suszonego grzyba. Teraz musimy to zawinąć. Obracamy raz, jak on tutaj już złapie nam kawałek mięsa. Teraz zakładamy boki i zwijamy do końca. Możemy go delikatnie sobie uklepać. I teraz normalnie nie powinno nam się to mięso rozlecieć, ale dla bezpieczeństwa możemy tutaj przekuć go wykałaczką. Ja go tutaj przekuję, tak żeby złapać mięso pod spodem i żeby nam ta wykałaczka tutaj wyszła bokiem. O,
Nie wiem, czy to dobrze widać. Tu jest jedna końcówka, tu jest druga. I pierwszy mamy zawinięty. I zawijamy tak wszystkie kawałki mięsa. Z raziki mamy wszystkie zawinięte. Teraz możemy jeszcze je z góry też trochę doprawić. Posypujemy tak samo, jak dawaliśmy do środka. Trochę majeranku. Trochę papryki słodkiej. I oczywiście też trochę solimy. Teraz będziemy je obsmażać. Rozgrzewamy patelnię, wlewamy olej. I teraz przechodzimy do zrazów. Obtaczamy zraza w mące. Dookoła, boczek. Możemy to delikatnie tak klepać. I obtaczamy tak wszystkie zrazy. Zraziki są wszystkie ładnie obtoczone. Teraz wkładamy je na patelnię. Na patelni olej jest rozgrzany. Pamiętajmy, żeby na patelnię najpierw zraza wkładamy tą częścią, gdzie jest wykałaczka, na dół. I wkładamy tak wszystkie zrazy. I zaczynamy je obsmażać z obydwu stron. Aż się zarumienią, dostaną taki brązowy kolorek. Teraz w międzyczasie, gdy obsmażamy zrazy, musimy pokroić jeszcze 2-3 cebule. I tą cebulę będziemy obsmażać, ale dopiero będziemy ją obsmażać, jak zdejmiemy zrazy z patelni. Bo będziemy obsmażać ją na tym samym tłuszczu, na którym obsmażaliśmy zrazy. Zrazy się obsmażają. Możemy teraz zajrzeć, jak one wyglądają od spodu. Proszę zobaczyć. Zarumienione, brązowy kolorek. Więc możemy teraz wszystkie obracać na drugą stronę. Zrazy ładnie wszystkie obróciłem. Proszę zobaczyć. Ładnie zarumienione. I tak samo czekamy, aż się zarumienią. Zaglądamy pod spód. Obsmażone są zrazy już ładnie dookoła. Teraz przekładamy je do garka. Przekładamy wszystkie zrazy do garka. Zrazy są przełożone. My teraz w tym czasie na olej, na którym smażyły się zrazy, wrzucamy cebulę. Możemy tutaj trochę zamieszać. I cebulę też musimy delikatnie zarumienić. Do zrazów wlałem około pół litra wody. Zrazy teraz wstawiamy na bardzo mały ogień i zaczynamy je dusić. Będziemy je dusić około 1,5 godziny. Cebulka się już zarumieniła. Podlewamy delikatnie wodą. Nie za dużo, trochę. Teraz musimy to wszystko dobrze wymieszać. Tutaj, żebyśmy ładnie zebrali cały smak. Około minutka, nie dłużej. Cebulka już jest podsmażona. Dodajemy teraz wszystko tutaj do garneczka, gdzie już mamy zrazy. Przypominam jeszcze raz. Na bardzo małym ogniu przykrywamy. To jest też dość ważne. I dusimy teraz około 1,5 godzinki. Minęło 1,5 godziny. Ja myślę, że one już są gotowe. Wyjmiemy za chwilę jednego. Przekroimy go i zobaczymy, jak on wygląda w środku. Proszę bardzo, i tak oto on wygląda w środku. Widać tutaj cebulkę, ogórek. Papryka, mięso jest bardzo dobrze przepieczone, przegotowane. Zraz jest gotowy do spożycia. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zrobienia zraza tą metodą. Zapraszam do subskrybowania, do śledzenia mojego kanału. Zostawcie jakiś komentarz pod spodem, możecie dać łapkę do góry. I zapraszam na moje kolejne filmy. Do zobaczenia, cześć!